tutaj sobie ustawiłem te baszneweczki jak mają być. Więc podstawowa dachówka wystaje 4 cm za krokiew i pierwsza łata 17 cm. Tu mamy 17 cm, wówczas 4 cm wystaje tutaj, tu gdzie jest łączenie podstawowej dachówki jest mniej, bo tam jest 3 cm. Samoczynnie to wychodzi i rozstaw mi tutaj wychodzi od łaty do łaty 15,4. Zalecany jest między 14,5 a 16,5 cm. Podzieliłem sobie odległość. Okapy będą tutaj metrowe od murłaty. Zostało to poobliczane. Więc teraz tutaj od początku do krokwi po obliczeniu okapu przy tym spadku, żeby wystawał metr od muru, wychodzi całkowita krokiew 6,70. Po odjęciu 8 i tam 17 cm, czyli 6,70 minus 25, zostało nam 6,45 do podziału na ilości rzędów od tej łaty, drugiej można powiedzieć, nie drugiej, przepraszam, pierwszej, bo tu jest kantówka, od pierwszej łaty do ostatniej na górze plus właśnie te 2,5 cm. Bo tu mamy koniec krokwi, ale koniec krokwi nie bierzemy do podziału, bo musimy dodać właśnie te 2,5 cm. Bo jeżeli byśmy mieli tu, to wtedy mamy 6 cm, prawda, tutaj. Ale z tego względu, że tutaj jest łatą, kontrłatą łata, to automatycznie ta długość się zwiększa, bo jest po prostu to grubsze. To jakby krokiew była grubsza, wtedy wierzchołek wychodzi wyżej. Dlatego tą różnicę muszę dodać, bo będzie mi brakowało 2,5 cm płynie do podziału. Czyli 645 dodać 2,5 cm wychodzi 647,5, podzielić na 42 wychodzi 15,40 dokładnie. O, 15,40 podział łat na garażu. I przy metrowym okapie również na domu krokwie zostały policzone. Tam jest 7,27,5. Podzielić na 47 rzędów wychodzi 15,4 rozstaw. No i przy tych długościach, mając te długości, oczywiście te 7,27,5 to jest ten wymiar również z tego miejsca od początku krokwi, od tej łaty co tu jest i tej pierwszej i stąd, bo długość krokwi całkowitej do obliczenia krokwi koszowej jest 7,50. No i przy długości krokwi 7,50 na domku i 6,70 na garażu zostały obliczone właśnie te krokwie, które jeszcze nie są zacięte, ale zaraz będą zacinane. Witam. Tam zostały wrzucone już te krokwie. No i zaraz się podejdzie tam z bliska, zobaczymy jak to wygląda. Głębokość zamka 1/4 krokwi. 1/4 krokwi, czyli z 20 jest 15. Przykąt na jego będzie prawie 6 cm, tak? I co teraz? To jest krokiew podstawowa. Nie wiem, niektórzy robią może na 1/4, na 1/3 krokwi, ale to jest dosyć sporo wtedy. Wystarczy 1/4.
No tak mi się wydaje, że jest prawidłowo. I teraz tak. Nie ma co osłabiać kroki. Ta przekątna nie jest przekątną na krokwiach koszowych i zewnętrznych. Mianowicie jest to inny kąt, bo tutaj jest dopełniający do 90, czyli 60 stopni, bo podstawowy dachu jest 30, a tam jest 67,8 chyba. Tak, 67,8, bo 22,2 jest kąt krokwi koszowych i narożnych. I teraz ta przekątna tutaj z tego miejsca ma 17,5 cm. I ta sama przekątna, nie ta sama przekątna, tylko ta sama długość ma być na przekątnej, ale innego kąta tam. Bo jeżeli zmierzymy to w linii prostopadłej, czyli tutaj jakbyśmy dali 15 i tam 15, to zamek będzie głębszy na tamtej krokwi. Wówczas będziemy musieli tam murek rozbijać. Nie będzie to widać. Wejdę tam, pokażę. Więc 1/4 krokwi wychodzi tutaj również. I ta przekątna dokładnie od murłaty do tego miejsca ma 17,5 cm. Jeżeli ktoś zmierzy sobie w linii prostopadłej 15, proszę zwrócić uwagę, że tu jest 16,5, czyli o 1,5 cm by były za nisko krokwie w stosunku do krokwi podstawowych. I wówczas jest jakaś tam rzeźba. Trzeba by było głębsze zamki znowuż robić, ale są tak dobrane na krokwiach koszowych, narożnych i podstawowych, że wszystko pasuje. No i teraz co? Wszystko zostało to z tych grubszych elementów tutaj poskładane. Zaraz ściągnę kamerkę i pokażę. W następnej kolejności ta krokwia była prostowana, była tu stemplem odpierana od uczpienia i pasem. Jest trochę krzywa, dlatego pierw będzie robiona tutaj ta strona, następnie przeciwległa, która ustabilizuje nam tą płatę w całą z jednej i z drugiej strony, oczywiście tylko do elementu struganego. Trzeba sobie rozmierzyć, bo to nie jest tak obsiu. Trzeba wyciąć, wystrugać, dwa razy pomalować i zagruntować. Dlatego będzie część robiona krokwi w garażu, część w salonie, a część tam jeszcze w innym miejscu. Tak jakoś sobie to rozłożę, bo same wycinanie to nie jest problem, ale problem jest z malowaniem. Więc zobaczymy teraz, jak to pasuje wszystko. Jestem zadowolony z tego. Wszystko jest dopasowane. Pokażę wszystkie. I tutaj proszę zwrócić uwagę, że jest mało miejsca właśnie między tym. Jeżeli był zamek mniejszy, głębszy, to by oczywiście trzeba było tam coś zrobić. Tak to wygląda tutaj. Teraz zobaczymy tam górę. Tutaj krokiew koszowa, tam troszkę wygryzłem za dużo, tak jak widać, ale to jest szczegół. Ciężko zrobić krokwie koszowe, ponieważ tutaj są trzy zamki były, prawda? Dwa skośne, prawy, lewy i jeden wewnętrzny. Sposób mocowania wkrętów nawiercone, żeby więcej weszło do końca przez całą murłatę i żeby nie postrzępiło tej krokwi, a także żeby później było łatwiej nabijać nadbitkę czy łaty. Woda paskudna, zaczęło padać znowuż. Też trzeba zwrócić uwagę na śruby łączące tutaj tą murłatę, bo nieraz je trzeba niżej dać, bo inaczej będziemy musieli wydłubywać tam w krokwie. Zresztą wejdę na górę, pokażę te złączenia z bliska. Trzeba się przyłożyć trochę, żeby po prostu te wymiary cały czas szły. Thank you.
dalej jest drugi. Jakby była duża odległość, to nie jest problem. Można sobie z tym poradzić, nagiąć jakoś tam. Tutaj jest również wszystko wypinane. Tutaj te zamki były wycinane piłą, tak jak widzieliśmy. I jeszcze będzie jeden na górę. Nie pokazuję to po to, żeby się chwalić, tylko pokazuję tak, jak to tutaj jest przykręcone, zamocowane. Może i da się lepiej, nie wiem. Kierownik jest wyprostowana. Wszystkie zresztą są proste, ponaciągane. Teraz wejdę tam na górę, z góry. Nic nadzwyczajnego, tutaj też było nawiercane, żeby głębiej to weszło w kręg, ponieważ tutaj jest troszkę inaczej, zawsze się skraca, tak jakby śruba, nie śruba, tylko przekona się wydłuża. Czym się pokazuje to z bliska, z 30 cm, bo wiadomą rzeczą, że z dołu albo z dużej odległości wszystko pięknie wygląda. Nic się tam nie zmieniło. No i tak to wygląda. Teraz trzeba iść krokiem wyciągnąć, bo zaczyna padać, i brać się za następny etap. Tak to wygląda z daleka. Jak mówiłem, z daleka wszystko wygląda ładnie. Kawał dachu będzie. Ta część tutaj będzie robiona na końcu, z tego względu, że to jest jedno jedyne miejsce, przez które będzie wciągane, będą krokwie, prawda? Także ta strona będzie ostatnia robiona. No i tu na tej stronie tutaj będą też dwie krokwie koszowe, cztery narożne, przekrój 12 na 24 i 12 na 26, ale już pod innym kątem, nie będą pod kątem takim jak tam, także kąt ścięcia będzie inny i kąt wycięcia i zamki będą inne.